Państwowej Akademii Nauk stosowanych Angelusa Silesiusa uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki. Wręczono też medale za wieloletnią służbę uczelni. Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa od października stała się Akademią Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. Program uroczystości obejmował wystąpienie rektora, wprowadzenie nowego sztandaru uczelni, laudacje, wręczenie odznaczeń i medali za długoletnią służbę. Aktim artykulacji i wystąpienia gości, m.in. ministra Wojciecha Murcka, dr Sylwii Bielawskiej, wiceprezydenta Wałbrzycha, Marii Pałeczki, przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wykład inauguracyjny pod tytułem, czego możemy dowiedzieć się z dawnych listowników, wygłosił dr Habilitowany Tomasz Piekot.